Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Paper i zapraszam was do obejrzenia pierwszego odcinka z całkiem nowej serii Pokémon Sun and Moon Island Scan. Jest to seria dodatkowa, ale jednocześnie jest ona bardzo silnie związana z moim Pokémon Moon Dexplay, dlatego też takie nawiązania graficzne widzicie teraz na layoutie. W pierwszym odcinku, pomijając fakt, że będziemy starali złapać się jakiegoś nowego Pokémona, to dodatkowo jeszcze będę starał się wam wyjaśnić wszystko, z czym to się je, jak to wygląda, tak żeby było to wszystko łatwe, proste i zrozumiałe. Później w następnych odcinkach, jakie będą się pojawiały z tej tutaj miniserii, będę już przechodził bezpośrednio do łapania Pokémonów, ponieważ będzie to wam wszystko wyjaśnione. W dzisiejszym odcinku wyjaśnię wam, czym jest skaner QR, który znajduje się tutaj właśnie w grze Pokémon Sun and Moon. Dodatkowo, jak działają kody QR tutaj dokładnie, skąd je można wziąć. No i dodatkowo jeszcze, czym w ogóle jest ten Island Scan i jak to wszystko się tutaj prezentuje w tej rozgrywce. Zaczniemy sobie od tego, czym jest skaner QR. Ja tutaj to nagrywam w czasie rzeczywistym, komentuję i jednocześnie mam przed sobą konsolę, więc wszystko co robię będę komentował. Także skaner QR to jest jedna z rzeczy, która no może nie tyle została dodana, co jest tutaj w tej grze Pokémon Sun and Moon. Ze skanerem QR mieliśmy do czynienia już wcześniej w grach choćby Pokémon Omega Ruby Alpha Sapphire. I to jest urządzenie, które pomaga nam skanować właśnie kody QR zewnętrzne, z zewnątrz gdzieś. I co z tymi kodami? Jak to wszystko wygląda? Otóż została dodana nowa funkcjonalność w naszym Pokédexie. To jest właśnie to, co tutaj zostało dodane. Nowa funkcjonalność w naszym Pokédexie. Teraz będę to prezentował. Dzięki której możecie każdego dowolnego Pokémona, którego macie złapanego, wygenerować jego kod QR i udostępnić ludziom do skanowania w przyszłości. Tak jak widzicie to tutaj właśnie teraz na ekranie. No i to jest właśnie jedna z tych rzeczy. Jest bardzo dużo baz danych, gdzie te wszystkie kody QR się znajdują. Jeżeli zeskanujecie taki kod tym waszym skanerem, który znajduje się w 3DS-ie, Pokémon zeskanowany, bo naprawdę cały Pokédex idzie zeskanować, Pokémon zeskanowany zostanie dołączony do waszego Pokédexa jako widziany, żebyście go mogli później odnaleźć na mapie w regionie Alola i go po prostu bez żadnego problemu złapać. Także my dzisiaj będziemy zajmowali się tym, i przechodzimy tu teraz do tej nowej funkcjonalności, przepraszam, język mi się plącze, która nazywa się Island Scan i jest ściśle powiązana właśnie z QR skanerem. Jeśli chodzi o to, jak to wygląda, na czym polega Island Scan? Island Scan to jest funkcjonalność, która pozwala wam złapać Pokémona, który jest niespotykany w regionie Alola, czyli po prostu nie należy do alolańskiego Pokédexu, jest niesamowicie rzadki i takiego Pokémona możecie złapać raz na tydzień. Ja wiem, że zanim zaczniecie pisać, że to nie jest prawda, Pokémona z tego samego gatunku możecie złapać jak raz na tydzień. Jak to się wszystko prezentuje? Ja teraz wejdę w ten QR scanner i wam to postaram się tutaj wszystko wyjaśnić. Would you like to read the manual of the QR scanner? Nie, wydaje mi się, że nie jestem na tyle zorientowany. Tutaj widzicie na razie moje okablowanie na zdjęciu, ale żeby to wszystko na obrazie, ale żeby to wszystko się tutaj prezentowało, żeby to wszystko wyglądało, muszę wam co nieco jeszcze wyjaśnić. Także, żeby odblokować tego specjalnego Pokémona, na każdej wyspie jest do odblokowania kilka Pokémon, dokładnie 7, bo tyle jest dni tygodnia i tyle Pokémonów na każdej wyspie się pojawia. My obecnie znajdujemy się na wyspie Melemele w mieście Haoli, bo od tej wyspy chciałbym zacząć i od tej wyspy łapanie Pokémonów chciałbym no po prostu rozpocząć. I teraz jak widzicie na górze mamy 10 tych mini lupek, co pozwala nam zeskanować 10 kodów dziennie. I to jest limit, znaczy nawet nie tyle dziennie, tylko pozwala nam to zeskanować maksymalnie 10 kodów. Więcej kodów nie możemy użyć, nie możemy zeskanować w ciągu dnia i te kody co 2 godziny, ten jeden skan się co 2 godziny odnawia. Czyli taki pełny Island Scan. Zaraz do tego przejdę, bo wiem, że tutaj trochę od tyłu zacząłem tłumaczyć. Taki pełny Island Scan możemy wykonać no co 20 godzin, czyli raz dziennie. Ale teraz czym się to je, jak to wygląda? Skanując kod danego Pokémona, ja tutaj teraz może pokażę, będziemy na żywo komentować. Mam taką aplikację ściągniętą na smartfona, która jest bardzo przydatna. Nazywa się Pokédex QR Codes i tam są właśnie wszystkie kody QR, jakie są dostępne teraz w grze, razem z Pokémonami Shiny i tak dalej. Także ja tutaj teraz wygodniej mi jest po prostu korzystać z telefonu, także teraz ustawię swojego 3DS-a i podstawię kod QR1 dostępny. Właśnie teraz zaczniemy od Rowleta i po prostu zaczniemy skanować te
kody, które się tutaj pojawiają. Okej, został kod zeskanowany. Widzicie, jak to się tutaj wszystko prezentuje ładnie. I wyskoczył z niego Rowlet. I kod Rowleta został zeskanowany. Tak nam się tutaj pokazało. I posiada on informacje o Pokemonie, który żyje w regionie Alola. To widzimy na mniejszym ekranie. Także bez problemu możemy tutaj kliknąć. I pojawiły nam się tu teraz punkty. I jak to wszystko działa? Za każdy skan dostajemy 10 punktów. Możemy wykonać 10 skanów. No, jednorazowo powiedzmy, jeżeli mamy uzbierane tych 10, właśnie 10 skanów. Później musimy czekać kolejne 20 godzin i po zeskanowaniu 10 razy zbierają nasze punkty. Tutaj widzimy na dole mamy również 10 tych takich kawałków tego okręgu. Mamy zapisane, że dostaliśmy 10 punktów. Za każdy skan jest 10 punktów. Po uzbieraniu 100 punktów odblokowuje nam się nowy Pokémon do odnalezienia. To jest właśnie ten rzadki Pokémon w regionie Alola, który nie występuje w Pokédexie i właśnie dzięki temu możemy go znaleźć. Także pierwszy Pokémon został przeze mnie przeskanowany. 10 punktów dodatkowo. Widzimy tutaj jedna z tych lupek zrobiła się ciemniejsza. Widzimy czas, który ruszył do analizy następnego tak jakby kodu QR, a my tymczasem możemy zrobić teraz jeszcze jedną rzecz i zeskanować kody dalej. Ja przestaję tutaj teraz mówić, mam nadzieję, że już wszystko wyjaśniłem. Jeżeli nie, no to piszcie w komentarzach, na pewno dam jakieś anotacje i tak dalej, ale wydaje mi się, że to jest wszystko, co chciałem powiedzieć, w razie czego będziemy prezentowali tutaj jeszcze to dalej. Właściwie mogę komentować dalej następny kod, jakiego będziemy skanowali, bo poza tym, że możemy zeskanować startery, znaczy możemy zeskanować Pokémony, możemy zeskanować ich wersję Shiny również, czyli tutaj podłożę teraz kod QR, tu widzicie, jest to Shiny Rowlet i zanalizuję sobie ten kod również. Okej, udało nam się trafić i będziemy teraz tak po kolei. Muszę 8 jeszcze Pokémonów przeanalizować. Jest to Shiny Rowlet. Jego forma została również dodana do mojego Pokédexa. I widzimy, pojawiają się kolejne punkty. I tak w kółko aż do punktów, aż do równej setki. Ja tutaj teraz może podłożę, nieco przyspieszę, podłożę jakąś muzyczkę, także widzimy się za chwilę, a skany będą sobie tutaj w tle oczywiście leciały. Dobrze, i w tym momencie widzicie, że udało nam się uzbierać 100 punktów na skanerze i zobaczymy, co będzie się z tym dalej działo. Jeszcze tutaj kilka rzeczy, o których zapomniałem, uświadomię sobie w międzyczasie. Jeżeli chcecie ściągnąć, pobrać sobie tam aplikację, jeżeli chcecie dowiedzieć się co nieco więcej o Island Scanie, to ja wszystkie rzeczy potrzebne zostawiam
w opisie tego filmiku. Możecie sobie kliknąć rozwiń opis i tam wszystkie linki, odnośniki będą zaraz na samej górze. Także zostawiam tam link do aplikacji, która jest bardzo przydatna. Zostawiam tam link do poradnika ze strony IGN, na której jeżeli na przykład nie macie możliwości pobrać tej aplikacji, to również możecie skorzystać z tamtej strony, żeby po prostu zczytać te kody, bo są tam i podane kody, i podane jak działa Island Scan. I również jedna rzecz, o której nie powiedziałem, to znaczy wspominałem mimochodem, że 7 Pokemonów różnych pojawia się na różnych wyspach w zależności od dnia tygodnia, czyli poniedziałek na każdej wyspie pojawia się inny Pokemon, we wtorek jeszcze inny i tak dalej. Na każdej z wysp 7 Pokemonów, 7 dni tygodnia odpowiadająco, więc wszystko się tutaj zgadza. Zabawy nawet z tym Island Scanem jest, no, na trochę czasu jakby tak to wszystko policzyć, więc... Także również gorąco Was do tego zachęcam i również na tej stronie IGN, o której wspominam, jest odnośnik, znaczy jest wypisane, jakie Pokemony pojawiają się na jakich wyspach i w odróżnieniu od Cerebii piszą, w którym dokładnie miejscu on się znajduje. Także jak pewnie zauważyliście na layoutie, dzisiaj będziemy polować na Cyndaquila, który znajduje się na wyspie Mele Mele na ścieżce numer 3 i te wszystkie informacje są wzięte właśnie z tej strony IGN, więc jeżeli jesteście ciekawi, głodni wiedzy, to bardzo gorąco Was do tego zachęcam. Otwórzcie sobie i możecie nawet sami to sprawdzić, zobaczyć, jak to się wszystko prezentuje. My sobie skanowaliśmy 10 kodów. Dodatkowo w tej aplikacji można sobie jeszcze zaznaczyć, że dany Pokémon został już zeskanowany, czyli to jest takie małe udogodnienie. I teraz zobaczmy, co jeszcze tutaj możemy z tym zrobić. Uzbieraliśmy 100 punktów i możemy użyć Island Scanu. Jak widzicie, pojawiła nam się na dole pod przyciskiem X, możemy zaaktywować właśnie Island Scan i my to teraz zrobimy. Na dole nawet informacja na dużym ekranie, na dole informacja, że przeanalizowaliśmy 10 kodów, no i pozostałe będą się odnawiać. I tak co 20 godzin będziemy mogli skanować sobie cały Pokédex, praktycznie potem nic, tylko ruszyć i łapać Pokémony, które nie są ekskluzywne, znaczy które są ekskluzywne dla naszej wersji i nie tylko. Tych, które są ekskluzywne do innej wersji, oczywiście nie będziecie mogli złapać. Dobrze, powiedziałem już wszystko, więc teraz puszczam Island Scan. Zobaczymy, jak to tutaj będzie się prezentowało. Wyłączone zostały kamery i będziemy mogli teraz nacisnąć na ten środkowy właśnie, na to 100 punktów i przytrzymać musimy. I wyspa Mele Mele jest przez nas skanowana. Jak widzicie, mamy godzinę teraz na znalezienie tego Pokemona. Dostajemy informację, gdzie on się znajduje, na jakiej ścieżce się znajduje. Więc teraz szybko tam pobiegniemy. Znajdujemy się obecnie w Hoali City, więc to nie będzie dla nas żaden problem. Widzimy oczywiście, że to jest Cyndaquil po cieniu. Więc mogę teraz z tego wyjść bezpiecznie i ruszyć na ścieżkę numer 3. Mamy godzinę, żeby złapać tego danego Pokemona. Jak tam widzicie, jeszcze błyszczy Zygarde Cell, ale prawdopodobnie jak tu wrócę kiedyś na Hoali, to go zbiorę. Ewentualnie jak będę się bawił w łapanie... Ja teraz bym chciał wyruszyć tutaj. Tak, ruszamy na ścieżkę numer 3. Jak się będę bawił w łapanie wszystkich Zygarde Celli, to pewnie też taki poradnik nakręcę. Ale to już będzie po skończeniu przeze mnie Pokemon Moon Dexplay. Także ruszam teraz dalej szybciutko sprintem przez całe Hoali. No i będziemy po prostu starali się wszystko tutaj zrobić. Dzisiaj jeszcze możecie się spodziewać poradnika pierwszej części, pierwszego odcinka z poradników, pierwszego poradnika z tutaj z regionu właśnie Alola. Bo mam już wszystko gotowe, mam wszystkie grafiki gotowe i mogę po prostu zasiąść do niego i to nakręcić. Także będzie wchodzić, wkraczamy teraz na ścieżkę numer 3. I ja nie jestem pewien, czy ten Cyndaquil pojawi się tutaj od razu, czy będziemy musieli jednak na niego nieco poczekać, więc sprawdźmy teraz to, jak tutaj się wszystko to prezentuje, czy ten Cyndaquil będzie od razu dla nas. Niestety nie. Mamy godzinę na spotkanie go i będziemy właśnie godzinę tutaj krążyć i zobaczymy, jak tutaj się wszystko będzie prezentowało. Czy uda nam się go złapać. Rattata oczywiście nie pozwala nam uciec, więc będę musiał zmienić Pokemona prawdopodobnie na Rowleta. Uciekli już aż. Ja wiem, że ty jesteś wolny, ale... Uciekniemy? Okej, okay, udało nam się uciec, więc zdecydowanie teraz będę musiał zmienić Pokemona. Ale to nie jest żaden problem, ponieważ mamy w zapasie właśnie tutaj Rowleta. I będziemy teraz szukać tego Cyndaquila. Razem ze mną będziemy go szukać. Mam nadzieję, że on nie jest rzadki do spotkania, że nie ma jakiegoś takiego niskiego procentu. O, tu jest jeszcze jeden Zygarde Cell. Także wydaje mi się, że w tej trawie możemy bez problemu zostać. Tutaj Spiro kolejny. Czyli również tutaj prawdopodobnie puszczę przyspieszenie.
i wrócę do komentowania, jeżeli tego Syndaquila spotkamy. Także miłego oglądania. I oto i on. Nawet nie wiem, czy przyspieszę tutaj to w jakikolwiek sposób. Jest w porządku, udało nam się złapać Syndaquila, także jeżeli nie było przyspieszenia, no to wybaczcie mi, ale udało nam się go spotkać bardzo szybko. To jest Pokémon, który nie występuje w alolańskim Pokédexie. To jest Pokémon, którego właśnie mamy tutaj możliwość złapać za pomocą Island Scanu. To jest Pokémon występujący w niedzielę, czyli w dzień, który to po prostu kręcę na wyspie Melemele. Także nie pozostaje mi nic innego, jak użyć po prostu ataku False Swipe i mieć nadzieję, że Syndaquil nie ma żadnego ataku, który jest w stanie zrobić mu coś, ale osłabiliśmy go wystarczająco. Ember, no, zadało aż 8 punktów obrażeń, ale Leftovers powinny częściowo zniwelować te obrażenia, dokładnie. No i teraz nie pozostaje mi nic innego, jak złapać tego Pokemona i to będzie tyle z pierwszego odcinka Island Scanu. Zobaczmy, czy Syndaquil oczywiście, czy uda się nam go złapać. Może być ciężko. Już tutaj to Leftover cały czas wchodzi grę. W każdym razie idzie złapać tutaj właśnie na wyspie Melemele. Są do złapania startery z generacji drugiej, jak pewnie widzicie. A na ostatniej wyspie, z tego co widziałem, możecie również sami zobaczyć na tym spisie, który znajduje się na stronie IGN-u, że tam również znajdują się startery z piątej generacji, dostępne właśnie na ostatniej wyspie, w swoim ostatnim stadium. Ja tutaj chyba znalazłem gdzieś w międzyczasie jakiegoś... mogę użyć Nest Balla, który działa na Pokémony na niższym poziomie, a różnica poziomów między Rowletem a Syndaquilem jest dość duża, więc zobaczymy, czy uda nam się go złapać w Nest Balla. 2, 3 i... udało nam się! Dobrze, czyli złapaliśmy pierwszego rzadkiego Pokemona. On oczywiście wyląduje w moim boksie teraz jako moja zdobycz. Będę się starał złapać wszystkie Pokemony, które w tej serii, które po prostu będzie, których będziemy mieli taką możliwość. Syndaquil został dodany do mojej drużyny, bo ma jedno wolne miejsce, ale tym się nie sugerujcie. I wydaje mi się, że... okej, okay. Island Scan został zakończony. Ten ślad Pokemona, który znajdował się właśnie z Island Scanu, również znikł. Bo tego Pokemona po prostu złapaliśmy. To był ten jeden Syndaquil, który gdzieś tu się nam ukrył. Także wydaje mi się, że to by było na tyle. Dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie za uwagę. Jeżeli dowiedzieliście się czegoś nowego, albo dowiedzieliście się, jak działa Island Scan, chcecie wiedzieć coś więcej, zostawcie łapkę podniesioną do góry, zostawcie pytanie w komentarzach. Bardzo gorąco was do tego zachęcam, to też mi dużo daje i pokazuje, że ten mały dodatek wam się również podoba. I wydaje mi się, że to by było na tyle z dzisiejszego odcinka z Island Scanu, także dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie za uwagę. Do zobaczenia w następnym odcinku z tej serii i w następnym filmiku. Życzę wam wszystkiego dobrego, szczęśliwego nowego roku, wesołych świąt, tej końcówki tych świąt i do zobaczenia w następnym, jeszcze raz, odcinku. Trzymajcie się. Cześć!